7 lipca przypada wspomnienie świętych męczenników Grzegorza Grassi i towarzyszy. Piotr Antoni urodził się w Castellanzo Bormida, niedaleko Alessandrii, we Włoszech, w dniu 13 grudnia 1833 roku. W wieku 15 lat wstąpił do franciszkanów i przyjął imię Grzegorz. 7 lat później otrzymał święcenia kapłańskie. W roku 1861 wysłano go na misję do Chin. Pracował w północnej prowincji Shensi. W roku 1876 otrzymał sakrę biskupią i został sufraganem wikariusza apostolskiego dla tej prowincji. W roku 1891 sam objął urząd wikariusza. Gdy w roku 1900 wybuchły niepokoje, nazywane powstaniem bokserów, aresztowano go w jego rezydencji, a potem skazano na śmierć. Zginął 9 lipca tego roku razem z 2 innymi biskupami zakonu franciszkańskiego oraz innymi kapłanami, seminarzystami, siostrami i wiernymi świeckimi związanymi na różne sposoby z franciszkanami. Beatyfikował ich 24 listopada 1946 roku papież Pius XII. W dniu 1 października 2000 roku ich kanonizacji dokonał święty Jan Paweł II, włączając ich do grona 120 męczenników, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Chinach na przestrzeni 400 lat. Módlmy się. Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy Dzień Męczeństwa świętych Grzegorza i towarzyszy. Przyjmij nasze prośby i spraw, abyśmy naśladowali ich stałość w wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.